Uwaga! Ten film będzie obfitował w kretyńskie żarty i beznadziejne komentarze. Osoby pozbawione poczucia humoru proszą o wyłączenie komputerów. Cześć wszystkim z tej strony, Vanji. I gdybyście nie mieli okna w domu, albo rodzice trzymali was w piwnicy w beczce po ogórkach kiszonych, chciałem wam pokazać, co dzieje się za oknem. Jak widzicie, jest ogólnie zimno, ponuro i jak to pospolicie nazywamy w Polsce, panuje ogólna piździawa. Dlaczego tak jest? A więc na początek. Po pierwsze, myślę, że najbardziej racjonalne wytłumaczenie i najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie jest takie, że jest to wina Tuska. Po prostu spójrzcie na to, co dzieje się za oknem. Według mnie jest to po prostu przykład tego, jak nieudolny jest nasz rząd, jak beznadziejny jest Donald Tusk. Nasz rząd zwiększył podatki. Nasz rząd podniósł wiek emerytalny. Ale nasz rząd nie zrobił nic. Absolutnie nic. Żeby przyszła do nas wiosna tego roku. Panie i panowie, rząd nas nienawidzi. Po drugie, w niektórych kręgach ogólna piździawa i zła pogoda są interpretowane jako wyraz nienawiści Boga do homoseksualistów. Myślę, że to wytłumaczenie też jest dość racjonalne. I teraz, trzecie wytłumaczenie, które według mnie jest najbardziej prawdopodobne, jest to przyczyna globalnego ocieplenia i bezpośredni efekt tego, że nie odłączyłeś ostatnim razem ładowarki od gniazdka po tym, jak skończyłeś ładować telefon. Mówiłem ci tyle razy, a ty nie, a ty swoje. Zostawię tą ładowarkę, nic się nie stanie. No i zobacz, co zrobiłeś. Spójrz za okno. To wszystko twoja wina. Twoja i twojej ładowarki, która pobiera 4 GW energii na sekundę. Swoją drogą ostatnio był 1 kwietnia i w tym roku pokryły się ze sobą dwa święta. Po pierwsze Śmigus Dygus, czy też Lany Poniedziałek, nazywajcie to jak chcecie, i Prima Aprilis. Po prostu zastanawiam się czasem, jak ludzie wpadają na tak kretyńskie pomysły. Po prostu w którym miejscu w czasie jakiś człowiek postanowił: a wiesz co, zróbmy święto, gdzie będziemy chlapali na innych ludzi wodą. Wspaniały pomysł, naprawdę wspaniały pomysł. Zróbmy jeszcze święto, gdzie będziemy ich oszukiwać. Stary, ty to masz pomysły. Naprawdę, co musi powstać w mózgu człowieka, żeby wymyślić tak kretyńskie święto i co musi powstać w mózgu innych ludzi, żeby zaakceptować takie święta? Czy po prostu ktoś ochlapywał bezdomnych na ulicy wodą, żeby zamarzali w taki mróz, jak jest teraz, a potem jak był postawiony przed sądem, skrywał taką scenkę? A więc zabił pan 651 ludzi i doprowadził do 845 przypadków hipotermii. Co ma pan na swoją obronę? Wysoki sądzie, był Lany Poniedziałek. Oddawałem cześć tradycji. Jestem niewinny. O ile Prima Aprilis jest jeszcze w miarę normalnym świętem, no bo haha, hihi, ja powiem ci coś głupiego, ty w to uwierzysz i wszyscy będziemy się śmiali z tego, jaki jesteś naiwny. Dobra, spoko. O ile nie powiesz swojemu dziecku, że jest adoptowany, to rzeczywiście jest to bardzo śmieszne święto. Swoją drogą, jeżeli tak o tym myślę, jeżeli naprawdę byś powiedział swojemu dziecku, że jest adoptowany w Prima Aprilis, to by było niezapomniane święto. No ale wracając do tematu, no dobra, niewinne żarty jeszcze nikomu chyba nie zaszkodziły. Ale bieganie z kubłami wody po ulicy, no to już jest chyba według mnie lekkie przegięcie. Też oczywiście, no wiadomo, jest różnica pomiędzy wzięciem trochę wody w palce i ochlapanie innych ludzi po twarzy. Haha, jesteś mokrym, haha, haha, ty też. Czy coś takiego, nie wiem jak to obchodzicie. No to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale latanie po ulicy z wiadrem wody i chlapanie Bogu ducha w innych ludzi, to już jest lekka przesada. Po prostu zastanawiam się czasami, skąd ludzie biorą takie głupie pomysły. Możecie też spytać, co jest złego w wymyślaniu głupich świąt? Najlepszy przykład macie za oknem. Dnia 1 kwietnia roku pamiętnego pogoda zrobiła nas w ch**a. Miała być wiosna, jest zima. Chcieliście głupie święto, to macie. A swoją drogą możecie zapytać, Vanji, czemu siedzisz przed komputerem i nie grasz w gry, tak jak na prawdziwego gracza przystało? Przecież są święta, przecież jest wspaniały czas, żeby ekspić. Tak więc uwierzcie albo nie, ale wyjechałem z domu na święta, bo mam życie poza grą. Tak, wiem, dzięki, nie trzeba. No i po prostu nie mam przy sobie komputera, więc postanowiłem nagrać coś trochę innego. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeśli nie, to dajcie znak w komentarzach, tam na dole, w rejonie mojego penisa. Nie wiem, wiecie o czym mówię. To już wszystko, co mam dla was przygotowane na dziś. Mam nadzieję, że bardzo miło spędziliście święta i mam nadzieję, że niedługo dopisze pogoda i będziemy wszyscy mogli wyjść na dwór. Na ciepło, wiosnę, lato, jesień, nie wiem, zależy w jakim porze roku przyjdzie do nas to cholerne słońce. W każdym razie życzę wam wszystkim gorąco miłego dnia i do usłyszenia. Cześć, hej!